Latovo, hica i šnaps ideje. Eče, lato to či je taký čos, že co vjekovi ta latovo hica poradi pestenje ve palici na metla. Nije inakši bolo lato ži semno. No i všadži bola sam tuke ve polce srogo, skvara, gor, hobena zahaže, zatim zaš ulihi, no rimnice, jak sto diosku. Mielih mi euro 2012, troski udaš olimpiada ve Londini, a ľudje, vedki blank z Bamoncone, nie poradzom do ostatka uzdat se, eždi majú mi amlovať skuli skvory, abo skuli dyš. Englindery mają dobrze, co by się ino im nie przytrafiło dobrego, zawdy ci na ostatku śleci u nich deszcz. Ku temu nasze szykownisty artykel Charlie Brokera i samo kapeje, co nieiste jest, i żeś chopie do imentu do plany. Ważne ale, co by to wecia siąkło, nie skorzy się wszystko, gdy nał wyciśnie. I co by nie boi, że jo stary dziamdziała sztyc jednym cięgiem żelumbia i lamędza, połosprawią deczko o Englinderach i jej latowych cufalach. Englenderskie lato od starego pierwi było obiektem hamernych, mrocznych łosprowek. Lato się ale u nich przełonaczyło się we pełnowymiarowo parodio i szpas. O tej wilgości, mrokwie, chmury na poczlich net porostać od spodku flaumym, mechym. Kajnikę wyglądało modre niebo, ale te przebrania się na pogoda, te przejaśnienia byli niczym innym jak bestyjskim przypomnieniem nadgrody, kiedy mogli Englindery erbnąć. Przyszło ku temu, że kiedy taki Englinder łozewrzył o rozwidnioku okno, czuł się tak, aby łocuczył się kajśnik we hereście. Bali gorzy, kiedy się znot we jakimś czorno-białym czeskim cajchn filmie łocuceniu się we hereście. Ten świat za oknem oświetlają mu pieronym liche, myszate, biedne promienie tak stratnie osłabione po przebiciu się bez zachmulono strat. To sfera i kiedy tracą się zarostki po tym, kiedy wlejdą do ślepiu. A wszystko to wandluje się od wody. Oni mieszkają, Englindery mieszkają na planecie ślimoków. Medykuję ci żonę, jakby ci to wszystko obrychtować. Musi być przecież jakiś klip. I byłoby dobrze, kiedyby to oni w Rus wypokopili jeszcze skorzyć i całki olimpiady, pod wielcołki świat nie przykludzi się na te igrzyska i nie pocznie spekulować, jaki tyż to cwek mógł odgrować je pod wodą. Jednak poszłoby te igrzyska przyznać Atlantydzie. Trzeba coś ich zbajtlować. Prawdą trzeba. No i jeden istny, ten Charlie Brooker, wypokopił. Czanom sprawić, napisał mu, ogromnocny szpam. Forszczelujecie się coś ich moc srogiego, ogromnocnego, można jeszcze srokszego. Zatem trzeba ten szpam przyklejbować, przyknutować do najsrokszego fligra, jaki furgo po świecie. Ten dings startuje do flugu, furgo gnał ku najsrokszym chmurze, łosuszą ją, bo przecież ku temu razinku są te szpamy. Niskorzym fliger furgo gnał nad Atlantyk i tam do ostatka wycisko ten szpam. Jeśli to będzie fungować, bali kiedy ci i nie było cienia szansy, werci się spróbować, choby ino ze względu psychologicznego. Ostatnio też za tym istnym Charlie Brokerem, którego skorzy wspomniał, mediko wołek, co ludzi poradzi najbardziej znerwować. Na pierwszym placu znowu się prasknięcie się we maluśkę palcycko przyszła. I zarodzki za tym nastąpienie na szteker i cufalowe użycie się we lęzyk lebolico od pośrodka dym. Tak się medikuje, pisał ten Charlie, i że poradza szafnąć te trzy niedogodności. Grondlaga, z kulikiery rąbimy się we palcysko przy szłapie, jest blank prosto. Na łokam żyk zapominamy, i że te palcysko mamy. To jest blank einfach. Całki czas przecież zapominamy o niełycko ważniejszych zachach. Podwie tego nie napisałem, nie powiedziałem. Pewnikiem zaboczylibyście też i o tym, i że mocie gowa na karku, prawda? To razinku ten brak świadomości włośnego ciała wiedzie ku uszkodzeniu palcysku przy szłapach, nastąpieniu na sztekie i użarciu się we lędzy abolicu. I podwin nie naumimy się łostować we stanie utramentnej, stoły
nać świadomości. Potem będziemy szpotlać się o te problemy. Jedynym rozwiązaniem, pierdowo garantio, i że nie prag nigdy nie praskniemy się we maluśkie palcysko i nie nastąpimy na sztekę albo na klocki Lego, jest łamżenie po chałupie ze zawiązanymi ślepioma. Dzięki temu miasto nie starownie i hojrocko gzuć bez tym nie najgrypniejszy ze światów. Przybadomy się opaternie wyściubić szłapa, co by obadać przestrzeń i luftraum przed nami. Ze tym przygryzieniem, użyciem się bylico od pośrodka gęby albo we swojego języka jest gnał po jednakich pieniądzach. Kieni, a wpasujemy, nie zwrócimy uwagi na nasze zębiska, te z nogłaci nos atakują, angrajfują, poczaku nim podlazować ze przynależną zocą. Czemuż by ci nie dociepnąć kąszczyczka podrobionego szkła do każdego jodła? Tym kniwym naisto ustalibyśmy poniewolnie blukać zębiskoma jak pies i napoczlibyśmy włodać tym z tymi zębiskoma i językiem opaternie, nikej bysztekiem do pupów, łobadować każdy możebnie śmiercionośny bajst przed społknięciem. Jodło byłoby wcięcio schoby szpacer po minnym feldzie, po takim minowym zogonie, a każdą ocipina jodła wrażowalibyśmy do gęby ze pełną świadomością, pełnym wymiarkowaniem. A ani fachowe opróżnienie, wysnożenie talerza stoby się triumfem i najwyższym potwierdzeniem życiu. Bo chcecie ale wajać, że te moje rozwiązania nie ma za tyle użytnia, ale bo możecie pójść jeszcze dalszy i dać do wymiarkowania, i że te całkie moje godanie jest blank bez cweku, wynokwianiem, zamaskierowanym pod larwą belakwastu. I pewnikiem będziecie mieli prawie. Mój Filip nie kamo, nie robi jak grzeczy z kisz przywykłego braku światła słonecznego. Na te bogi, wasze Filipy cierpią na taką samo przypadłość i bez to i no bez to doczytaliście, dosłuchaliście ten mój kąsek do ostatka, a nie skorzy praskliście się gością bez łeb, we fresa. Tak razinku zrobiliście. Albo za łokam brzyk zrobicie. Zawrzyjcie ślepia i narychtujcie się. Ojgiem z pnioku.